Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Chociaż Jezus dokonał wielu cudów i w wielu znakach dał się poznać ludziom swojego pokolenia jako zapowiedziany przez proroków Mesjasz, wiemy, że większość tych ludzi nie była w stanie Jezusa rozpoznać, nie była w stanie rozpoznać w Nim Syna Bożego. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak było. I dzisiejsza Ewangelia daje pewną podpowiedź, która zarazem może być także pewną wskazówką dla nas w naszym poszukiwaniu Boga, w naszym zmaganiu się z wątpliwościami, które Boga dotyczą. Uczniowie zapytani o to, w jaki sposób ludzie widzą Jezusa, odpowiadają zapewne zgodnie z tym, co faktycznie usłyszeli, że jedni widzieli w nim Jana Chrzciciela, inni Eliasza, jeszcze inni jednego z innych proroków. I to, co łączy te wszystkie odpowiedzi, to fakt, że one odnoszą się do czegoś, co było. To dosyć naturalne, że próbując nazwać coś nowego w naszym życiu, próbujemy odwołać się do naszych doświadczeń z przeszłości. Używamy znanego sobie języka gestów, znaków, symboli związanego z naszymi doświadczeniami. Ale w budowaniu relacji to może być poważną przeszkodą, zarówno w budowaniu relacji z Bogiem, jak i w budowaniu naszych relacji doczesnych. Bardzo często przeszkodą na drodze otwartości wobec drugiego człowieka są uprzedzenia, są stereotypy, które przyjmujemy. Chociaż tak naprawdę nie poznaliśmy osoby, nie poznaliśmy jej historii, jej serca, jej drogi. Wydajemy bardzo liczne osądy i oceny, które z jednej strony pomagają nam funkcjonować w społeczeństwie, pewnie są niezbędne, żeby człowiek zachował zdrowie psychiczne i nie rozważał każdego człowieka indywidualnie. Ale zarazem te stereotypy mogą być przeszkodą w zbudowaniu indywidualnej więzi z konkretną osobą. I także mogą być przeszkodą w zbudowaniu relacji z Bogiem. Jezus na innym miejscu mówi, że nie należy wlewać młodego wina do starych bukłaków, bo i wino zostanie zepsute, i bukłaki się rozedrą. I to jest właśnie dokładnie to. Jeżeli próbujemy do czegoś zupełnie nowego, a czymś zupełnie nowym w historii zbawienia jest wcielenie prawdziwego Boga, próbujemy przypisać stare pojęcia, nasze dotychczasowe doświadczenia, najprawdopodobniej rozminiemy się z prawdą. Często jest tak, że wtedy, gdy myślimy o Bogu, rozmawiamy o Bogu, używamy naszych doczesnych pojęć, zaczynamy zastanawiać się, co to znaczy, że Bóg jest na przykład dobrym ojcem,
skoro na przykład nasze doświadczenie relacji z Ojcem nie jest wcale dobre albo w ogóle go nie ma. Jeżeli mamy jakieś skojarzenia, to raczej negatywne. Zaczynamy rozważać Bożą sprawiedliwość jako przymiot Boga Najwyższego i widzimy na świat, w którym jest tak wiele niesprawiedliwości, której nie rozumiemy. I zaczynamy się zastanawiać, czy Bóg jest sprawiedliwy, to właśnie znaczy taki i tak dalej, i tak dalej. To, co było łaską w życiu Piotra i pozostałych apostołów, to była pewna zdolność, żeby Jezusa czytać jako uczeń, który słucha, który tak jak woła prorok Izajasz, ma otwarte ucho, który jest gotowy zdobywać nowe doświadczenia, nauczyć się kogoś na nowo. I to jest także zaproszenie dzisiejszej liturgii słowa dla nas. Jeżeli człowiek ma wiarę, dzisiejsza liturgia także sugeruje czy podpowiada, co będzie jej potwierdzeniem. Święty Jakub dosyć wyraźnie stwierdza, że prawdziwa wiara ma potwierdzenie w uczynkach miłości. Martwą, iluzoryczną wiarą jest ta, która jest tylko wiarą ust, a nie ma potwierdzenia w działaniu naszych rąk. I nieco w podobnym tonie można odczytać dzisiejszą Ewangelię. Piotr wyznaje wiarę w Jezusa jako Syna Bożego, ale już za moment Jezus dokonuje pewnego sprawdzam. To znaczy mówi o tym, jaka jest misja Syna Bożego w świecie i to, co mówi, niekoniecznie podoba się Piotrowi, pewnie także pozostałym apostołom. Niestety Piotr nie zdał w tym momencie tego testu. Swoją drogą to dla nas także może być pewne pocieszenie, że nawet najwięksi święci nie zawsze mieli rację. Jezus to bardzo konkretnie wypomina. Mówi do niego, że jest dla niego niczym szatan. Oczywiście pewnie warto byłoby cofnąć się do greckiego tekstu. Słowo satana oznacza przeciwnik. Twój sposób myślenia jest przeciwny sposobowi myślenia Boga. Swoją drogą także ciekawy temat do refleksji. Co myśli Bóg? Jakie myśli są od Boga we mnie, a jakie myśli są od złego? Jakie myśli są od Boga, a jakie myśli w moim życiu, w myśleniu o swoim powołaniu są moje? Szukajmy myśli Boga. I Jezus mówi o doświadczeniu cierpienia, o doświadczeniu zmagania, które dla Piotra jest trudne do przyjęcia. To, co się dzieje w tej scenie, może nam być pomocą w radzeniu sobie z cierpieniem, przeciwnościami we własnym życiu. Możemy odczytać zachowanie Piotra i reakcję Jezusa jako pewną podpowiedź w naszych codziennych zmaganiach. To, co zgubiło Piotra, to było szukanie rzeczy wielkich bez problemów, bez ciężaru, bez cierpienia. Czytamy dzisiaj Ewangelię świętego Marka i warto byłoby sięgnąć do tego, co tę Ewangelię rozpoczyna, czyli do sceny kuszenia Jezusa na pustyni. Diabeł, który kusi Jezusa, daje mu trzy propozycje, które stanowią obietnicę łatwego dostępu do pożywienia, łatwego dostępu do władzy, łatwego dostępu do posiadania, w zasadzie bez żadnego trudu, bez jakiejś drogi wysiłku, rozwoju. Piotr jest nazwany przez Jezusa szatanem także dlatego, bo to, co on mówi, także jest tego rodzaju pokusą. Żeby szukać rzeczy wielkich w życiu bez pracy, bez zmagania, bez rozwoju, bez wysiłku. Czasami podążamy za takimi fałszywymi prorokami w życiu, którzy mówią, że można schudnąć 30 kilo w 2 miesiące albo nauczyć się języka w 2 tygodnie. A później jesteśmy rozczarowani, bo okazuje się, że ani kilogramów nie ubyło, ani język nie jest jakkolwiek opanowany. W naszym życiu rzeczy wartościowe przychodzą przez pewne zmaganie, trud i wysiłek. Jezus, mówiąc o tym, że On także będzie musiał zmierzyć się z pewnymi przeciwnościami, także z tą swoją ludzką stroną człowieczeństwa, z problemami z niej wynikającymi, po to, żeby nam powiedzieć, że w naszym doczesnym życiu czasem będziemy musieli powalczyć o rzeczy wielkie.
i nie ma rzeczy wielkich bez tego zmagania. A drugi element, taki, który może nas gubić w przyjmowaniu cierpienia i rzeczy trudnych w życiu, to jest to słowo, które Jezus wypowiada już nie tylko do Piotra, ale do tłumu. Jeśli ktoś z was chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Te słowa doczekały się setek interpretacji w pismach ojców Kościoła, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną z nich. Jezus mówi o tym, że jeżeli ktoś chce go naśladować, potrzeba, żeby wziął swój krzyż. Czasem bywa tak, że od własnego krzyża uciekamy. Ucieczka od krzyża zwykle kończy się grzechem. Ale bywa tak, że uciekamy od własnego krzyża po to, żeby dźwigać krzyże, które wcale nie są nasze. Podejmować się cierpienia, które wcale nie jest nasze. Rozwiązywać problemy, które wcale nie są dla nas do rozwiązania. I człowiek spala się w dźwiganiu nie swoich krzyży, w rozwiązywaniu niewłasnych problemów, w radzeniu sobie nie ze swoimi trudnościami. I później nie ma już siły i ochoty zmagać się i brać własnego krzyża. Dzisiejsze słowo jest dobrą nowiną także dlatego, bo mówi nam, że w życiu naprawdę nie musimy dźwigać krzyży, które nie są nasze. Wystarczy do zbawienia i do realizacji wiary, że zdecydujemy się podjąć ten krzyż, który jest nasz w życiu. Czasami ten krzyż będzie związany z kimś, kto nam w życiu towarzyszy. Z trudnościami w rodzinie, z trudnościami w miejscu pracy. Ale chodzi o to, żeby brać swój krzyż, a nie szukać innych, wygodniejszych, tak nam się czasem wydaje, krzyży. Jeżeli dźwigamy krzyże wszystkich wokół siebie, możemy w swoich oczach być kimś wielkim, być może wręcz męczennikiem, ale niestety rozminąć się z własnym powołaniem. Jezus dzisiaj zwalnia nas z dźwigania niewłasnych krzyży i w ten sposób pomaga nam zmierzyć się z tym, co jest do zmierzenia się w naszym życiu potrzebne. I ostatnie słowo, słowo, od którego dzisiejsza liturgia słowa się zaczęła. Usłyszeliśmy historię cierpiącego sługi Jahwe. Człowieka, który dobrowolnie podjął się zmierzenia się z wielkim, nieuzasadnionym, niesprawiedliwym cierpieniem. Cztery pieśni o słudze pańskim Jahwe mają być także dla nas podpowiedzią, co zrobić, żebyśmy przeżyli doświadczenie cierpienia. I już w pierwszych wersetach słyszymy, że sługa cierpiący zaczął od tego doświadczenia otwartego ucha. Pan Bóg otworzył mu ucho, a on się nie oparł ani się nie cofnął. Na czym polega doświadczenie otwartego ucha? Świat będzie nam mówił, że jesteśmy niewystarczający, że nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy święci, jesteśmy słabi. A Pan Bóg, wtedy gdy godzimy się, żeby to On otworzył nasze ucho, przypomina nam, że jesteśmy wartościowi, jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, że nam towarzyszy, że nas nie opuści, że jesteśmy kochani, że będzie nam towarzyszył bez względu na to, jakie będą nasze wybory. Jeżeli mamy w życiu kogoś takiego, kto szepce nam takie słowa do ucha, faktycznie nie ma chyba takich trudności, które byłyby zbyt wielkie. Miejmy dzisiaj otwarte ucho na to, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, czym chce nas pocieszyć.